Kiedy narcyz zaczyna dewaluację? Kiedy zaczyna się etap dewaluacji? Narcyz rozpocznie etap dewaluacji, gdy tylko już upewni się, że cię ma, że cię złapał, zdobył, usidlił. Etap dewaluacji rozpocznie się, gdy tylko. Zaangażujesz się na 100%. Gdy się zakochasz, gdy się wprowadzi, lub gdy ty się wprowadzisz, gdy zamieszkacie razem, gdy dojdzie do zaręczyn ślubu, gdy pojawi się dziecko, gdy dojdzie do jakiegoś przełomowego momentu, gdy cel narcyza zostanie osiągnięty. Podczas gdy Narcys już wie, że nigdzie się nie wybierasz, wtedy czuje się pewnie. Uważa, że ma cię w garści. Wtedy narcys zaczyna zauważać wszystko to, czego w tobie nie lubi. Zaczyna doszukiwać się wad. Narcys zaczyna cię oceniać i krytykować. Etap dewaluacji ma miejsce również wtedy, gdy zauważasz, że narcyz krytykuje cię publicznie czy też za plecami. Może coś takiego usłyszysz od innych osób, a może doszukasz się czegoś w jego telefonie. Może będzie cię porównywać z innymi. Dewaluacja ma miejsce również wtedy, gdy narcyz ma już inne źródło zasilania. Wtedy narcys czuje się już bardziej pewnie, wiedząc, że ma kogoś na Twoje miejsce. Tak więc też pozwala sobie na coraz więcej. Narcys wie wtedy, że cokolwiek się nie stanie, to ma zastępstwo, i nie obchodzi go to, co stanie się z Tobą. Nie obchodzi go to, jaki to ma na Ciebie wpływ. Gdy tylko zaczyna się dewaluacja, gdy potwierdzają się pierwsze oznaki, to nie czekaj aż będzie za późno, bo będzie tylko gorzej. Gdy zauważasz dewaluację, to znak by zakończyć taki związek, to znak by się ewakuować. Nie czekaj aż narcyz to zakończy, nie czekaj aż znajdziesz dowody na zdradę. Nie czekaj aż będzie znacznie gorzej niż jest obecnie. Nie czekaj aż narcyz cię odrzuci. Zakończ to samemu. Dewaluacja to znak, że osoba, z którą byłeś lub nadal jesteś w związku, nie jest tym, za kogo się podaje.